Homilia paschalna starożytnego autora. Uczciliśmy uroczystym obchodem Paschę, będącą przyczyną zbawienia wszystkich ludzi, począwszy od pierwszego człowieka, który również dostąpił jej skutków i został przywrócony życiu. Minione czasy i wydarzenia zostały ustanowione jako obraz i zapowiedź rzeczywistości wiecznych. Krył się bowiem w nich zarys prawdy, teraz nam objawionej. Obecnie jednak, gdy prawda została nam dana, obraz musi ustąpić, albowiem gdy król przybywa, to nikt nie opuszcza go żywego, aby czcić jego obraz. Tu dostrzegamy jasno różnicę pomiędzy obrazem a prawdą. Obraz ukazywał nam zachowanie przy życiu doczesnym pierworodnych Izraela. Natomiast prawda przynosi wszystkim ludziom życie wiekuiste. Nic w tym wielkiego, jeśli do czasu tylko ujdzie śmierci ten, kto i tak wkrótce potem ma umrzeć. Natomiast wielką jest rzeczą ujść śmierci na zawsze. A to właśnie stało się naszym udziałem, ponieważ dla nas Chrystus został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Już sama nazwa tego święta wskazuje na jego znaczenie, jeśli rozpatrzymy prawdę w niej zawartą. Słowo Pascha oznacza przejście anioła zagłady, który pozabijał pierworodnych Egiptu, a ominął domy Hebrajczyków. Owo przejście anioła zagłady stało się prawdą w odniesieniu do nas, bo pozostawił nas nietkniętych i wskrzeszonych przez Chrystusa do życia wiecznego. Pascha i ocalenie pierworodnych były uważane za początek nowego roku. Cóż to znaczy, gdy staramy się zrozumieć prawdę? Oznacza to, że również dla nas ofiara prawdziwej Paschy stanowi początek życia wiecznego. Rok bowiem jest symbolem trwania, bo tworzy jak gdyby zamknięty krąg, wciąż się powtarzający i nie mający końca. Lecz Chrystus, Ojciec przyszłego wieku, został za nas złożony w ofierze i przekreślił nasze dawne życie, a w wodach odrodzenia, przez podobieństwo Jego śmierci i zmartwychwstania, dał nam początek nowego życia. A więc niech każdy wie, że ofiara paschalna została złożona za Niego i że początek życia liczy się dla Niego od chwili, w której Chrystus za Niego się ofiarował. Wtedy zaś zostaje ona za Niego złożona, kiedy świadomy tej łaski rozumie, że dzięki tej ofierze został zrodzony do życia. Wiedząc zaś o tym, niech każdy spieszy przyjąć ten początek życia nowego i niech już nie powraca do życia dawnego, któremu został położony kres. Bo jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal?